Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam domowy przepis na piękny, prosty, urodzinowy tort. Do misy robota wleję białka z 6 jajek. Dodam łyżkę cukru kryształu i włączę robot. Gdy białka spienią się, dodam 80 g cukru pudru. Ubitą pianę z białek przekładam do drugiej miski. A do misy robota wlewam 6 żółtek. Dodaję 80 g cukru pudru i ucieram żółtka z cukrem. Puszystą masę przełożę do białek. Masę delikatnie połączę i dodam do nich przesianą mąkę i kakao. ⅔ g kakao, 75 g mąki ziemniaczanej i 90 g mąki pszennej. I delikatnie mieszam składniki. Gdy składniki ładnie połączą się, przełożę je do 3 foremek aluminiowych. I równomiernie rozłożone ciasto w foremkach wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Uważaj, Olaf. Czas na przygotowanie kremu do przełożenia tortu. Mam tutaj 200 g wrzącej śmietany. Dodam do niej jedną tabliczkę czekolady, czyli 100 g. I całość wymieszę. I połączoną masę należy schłodzić. I szkopty piekły się 20 minut. Pozostawiam je teraz do wystudzenia. Schłodzoną masę przelewam do misy robota i ubiję ją. I czas na dodanie serka mascarpone. I całość trzeba wymieszać. I krem do przełożenia tortu jest gotowy. Czas na złożenie tortu. Na tekturce zrobię kleks z kremu. Położę pierwszy biszkopt. Nasączę go delikatnie likierem czekoladowym. I posmaruję konfiturami z malin. Na malinę szprycuję trochę kremu. I układam drugi biszkopt. Nasączam go likierem czekoladowym. I szprycuję krem.
Na kremie układam orzechy laskowe, które są podprażone. Układam kilka pokruszonych Ferrero Rocher i można jeszcze dodać odrobinę Nutelli. I przykrywam ostatnim biszkoptem. Packą po bokach wyrównuję krem. I pozostały krem wykładam od góry i po bokach. I tak na razie obłożony torcik chowam do lodówki. Następnie pokrywam tort śmietaną kremówką ubitą z mascarpone. Do masy dodałam 2 łyżeczki kakao. I torcik pokryty pierwszą warstwą kremu chowam do lodówki. I czas na drugą warstwę kremu. I na tak obłożony tort delikatnie będę wylewała polewę czekoladową. W środek tortu wbijam toper. Na dole układam czekoladę, orzechy. Tu są perełki, kochanie. No to może. Dwa tylko będą nam. Tylko dwa będą ci potrzebne. Na górze układam Ferrero Rocher. I na koniec na torcie poukładam kwiaty. Łodyżki kwiatów możecie zabezpieczyć folią spożywczą. I torcik szybko chowam do lodówki. I tak prezentuje się mój tort pełen czekolady z żywymi kwiatami urodzinowy. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchen Book TV i zapraszam Was na nasz profil na Facebooku. Buziaki, pa pa!